Siema typeza, raz z kolegą Rafałem jesteśmy znów na Sandomierzu, miasto Sandomierz, Polska Królowych Wód, czyli Wisła, i właśnie przyjechaliśmy na noc. Jest godzina, drodzy Państwo, na tą chwilę 11.03, piątek, 14 sierpnia 2020. 11 godzina, więc postaramy się znów nakręcić jakiś materiał tu z Wisły i zobaczymy co i jak. Na początek zanęcę miejscówkę, złożę z pomba i wrzucimy trochę towaru do wody. Więc drodzy widzowie, kawa, herbatka, ciasteczko, browiec, jedziemy z tym koksem. Bo już późno. Główki oczywiście wszystkie zajęte. Pan pozwolił nam, niedługo się zbiera, pozwolił nam tu usiąść. Więc na tej samej główce co ostatnio, nie ma zaczepów, wiemy jaki dół jest, co i jak. Wchodziłem właśnie do wody. Tu jest z brzegu płycej, po tej stronie jest głębiej. Woda opadła, więc musimy znaleźć takie miejsce, gdzie jest woda głębsza. I zaraz będziemy, zobaczcie, moment, będziemy nęcić niedaleko i łowimy do rana. Więc jeszcze raz, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, jedziemy z tym koksem, bo już późno. Dobra, i rzucimy trochę towaru, ja sobie rzucę tu przed siebie. Tak, żeby nie odpłynęło. I jak to się mówi, machaj wędą, ryby będą. Niedaleko. Praktycznie nie dalej. Praktycznie tak mówię, nie dalej. Więc nęcimy sobie trochę towaru. Nawet nie klipowałem. Wędkujemy, a więc pierwsza ryba ukleja, piękna, pójdzie na żywca, pierwsza rybka zaliczona, no już i wędkujemy. No Rafał, co jest, jak jest? Jest nurt. Jest nurt? Jest nurt. A oprócz nurtu co jest? Idziemy z nurtem. Z nurtem? To w dobrym kierunku. Dobrze. W dobrym kierunku. Bardzo dobrym kierunku idziemy. No i tak. Wydaje mi się, że ten kierunek jest tak dobry, że lepiej nie być. No i tak trzymać. Wędkujemy i zobaczymy, co dzisiaj uda się złowić, połowić na Sandomierzu. W Sandomierzu, na główkach, na rzece Wiśle. Kolejny, drugi wypad i zobaczymy co nam przyniesie południe, wieczór oraz noc i poranek oto na tej pięknej rzece w Sandomierzu. Zobaczcie, pięknie miasto niedaleko. No, dobrze. Nie, bo to jest niedaleko. Bo tak, bo tu od razu dół jest. Tu masz przecież, jak widziałeś, tak? Tak. Okej. Jedna jest trochę dalej, druga bliżej. No i zobaczymy co i jak. Coś jest niedużego. Certa. Drodzy Państwo, kolejna certa nieduża, ale
zaleci jeszcze przerzucamy i wędkujemy dalej w ten piątkowy dzionek nad Wisłą. Coś niedużego. Ale czekamy na te większe. Uklejka. No widzicie, drodzy Państwo. Panie Rafał, na jaki kolor biorą najlepiej? Na flagę francuską. Jak czyli? Niebieski, czerwony, biały. Biały. No widzicie, i na to najlepiej biorą. No, najlepiej na flagę francuską i to jest najlepsze, co można tutaj w tym momencie zrobić. Można przemieniać na flagę czeską, francuską, bo też ma... Na polską nie chcą brać. Nie, na biało-czerwone nie chcą brać. No, zobacz jakie ryby rodaki. Może po wyborach są. Po wyborach może, tak. A więc, drodzy Państwo, widzicie na flagę... Francuską. Francuską najlepiej z Kubią. Przemieną. Każda możliwość flagi francuskiej może być. Każda możliwość flagi francuskiej. No i pomału szykujemy się na nockę, budujemy zestawy, tak, przekładamy inne wędki, tak aby w nocy już wszystko było pod ręką. Zobaczcie, sandomierz. Kaszankę przewrócę. I drodzy Państwo, tak to wygląda. Później no jest to... ciężko, generalnie jest ciężko. Ciężko? Jest ciężko. Ale odpoczynek super. Odpoczynek super, super towarzystwo. No, dziękuję. Super dojazd. I super miejscówka. Super miejscówka. A ryby tylko są dodatkiem do naszego filmu. Dokładnie tak. I krótko mówiąc, i tak coś w słoik wejdzie. Nie ma bata, jak to się mówi. Tak. Bo musi pozdrawiamy być. Roberta. Pozdrawiamy Robercika. Tu podrywka jest na żywce. Takie wskazanie było, ale prawdopodobnie nic chyba nie ma. Zobaczymy. Nie, jest, jest jakaś. Spadła nawet jakaś drzazga. Więc przerzucamy. I zakładamy flagę francuską, niesymetryczna pętla, jak widzicie koszyk, dzwonek i zakładam teraz flagę Francji i wędkujemy dalej, dalej, czekając na jakąś fajną rybkę. Statek nawraca, wycieczkowy. Pilnujemy sprzętów i zobaczymy, co dalej będzie. Podrywkę mam, spróbujemy złapać żywcy. Nie wziąłem dzisiaj spławikówki drobnej, więc na podrywkę już kilka uklejek złowionych mamy, złapanych, przepraszam, na podrywkę, takich fajnych. I mamy tam sadzyk i w sadzyku zielonym ukleje, na które będziemy za sandaczem rzucać. Zobaczymy. A teraz nawrót i tak to leci. Jak widzicie. Na zmianę rzucam dwie w tej pozycji, później jedną ściągam, rzucam wędkę nad gającą szczytówkę na zmianę, tak aby tylko dwie wędki były w wodzie legalnie. Robert, Rafał to samo, dwie i tak to leci, drodzy widzowie. Jesteśmy na czwartej znów główce. I jest pytka. Woda bardzo spadła, bardzo. Zobaczcie ostatniego wypadu, ile spadła woda. No ale tu jest dół, tu jest dół. No i myślę, że w nocy może coś się trafi fajnego. Jest coś. Zobaczcie. Czekam na te większe.
raz tą wędką, raz taką, różnymi teraz leszczyk. I taką rybkę do siatki, do wspólnego zdjęcia, nie za duży, ale jakaś to rybka. Więc składamy ją do siatki i przerzucamy w stronę statka, statku, tam rzucamy zestaw. Drodzy widzowie, ten Rafał mnie wykończy z jedzeniem, a to hamburgery, a to kaszanka z cebulką własnej roboty jego, a tu karczek. Nie, ja nie mogę tyle dużo jeść tak na rybach, więc mnie wykończy. Więc, no już, więc mnie wykończy chyba. Pchamy? A trzeba pchać. Drodzy Państwo, kolega się zaklinował jakiś. No już, już, już. Więc idziemy pchnąć samochód. I zostańcie z nami, zobaczymy co dalej będzie. Więc drodzy Państwo, słonko jeszcze wysoko, ale chłodzimy się, chłodzimy się. Jak to mówię, nie ma to tamto. Jak uderzył? Przy mnie tu. Zobaczcie, tu po kolana woda, ale tutaj je drapieżnik, tu już dół się robi. O. A Rafał, tu już jest dół, zobacz. Widzisz? Nieciutko. I tu. I tu jest dół. Musimy się ochłodzić. Tak, aby to wszystko. I zobacz, i tu znów płytko. Nie, tutaj to jest dół już. Pa, już dół. Już dół, kryje mnie. Kroka tam, już głęboka to. I tak to się prezentuje. To wszystko. Zaraz ściągnę dwie gruntówki na zmianę, widzicie, wszystko mam przygotowane, ściągnę dwie gruntówki i założymy spinning, pospinningujemy trochę woblerkami, zobaczcie, mamy woblerki większe. Mniejsze, jak widzicie, malutkie, więc pokombinujemy, porzucamy może z tych coś. Patrzcie, i małe, i taki. Kształci pstrążka. Takie bąbelki do wyboru, do koloru, czy szczupaczki. To mówię, porzucam, zobaczymy co i jak. Wziąłem kilka woblerków. Kilka gumek, tak nie za dużo. I tu
tu mamy jeszcze obrotówki. Obrotówki większe. 17-gramowe. 17 duże. Więc zobaczymy, co jak. I z tym mamy jeszcze woblerki. Do wyboru, do koloru. Całą serię. Dobrze. To tak mówię, później ściągniemy dwie gruntówki, trochę porzucamy na woblerka. Więc odkładamy wszystko i czekamy jeszcze i za jakiś czas pospinningujemy trochę na tej miejscówce. Zanęcę sobie trochę, przestawiłem stanowisko na głębszą wodę z nurtem. Wiecie, woda opada, ryba raczej w nurcie chyba stoi. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Tam jest bardziej żywsza, dotleniona woda niż spadająca, nagrzana na płyciźnie. I będę rzucał w nurt, w głębszą wodę, mniej więcej tam. Tam wchodziłem do wody, jest już głębia. Tutaj mniej więcej będę rzucał niedaleko. I zobaczymy, czy to się sprawdzi. Ok. Dobrze. Tam resztę Rafałowi. I tu rozbiję sobie biwak. Postawię. Później rozłożę sobie podnóżek, wygodnie, żeby leżeć, i tam w kierunku na głębszą wodę, gdzie jest nurt, bardziej dotleniona woda. No jeszcze słonko wysoko nad Sandomierzem, no ale zobaczymy. Na pinkę nadgającą szczytówkę brały malutkie. Leszczeka ma takie 45 cm, może największy, kilka cert, ale szału nie ma, przeważnie ukleja. Drobny leszczek jak taki 15-17 cm leszczyk, krąpik i nic konkretnego. Stanowisko mam przyszykowane, w tej pozycji będą wędki, w razie co zryw Roberta z boku. I tak to się prezentuje. Słonko jeszcze wysoko nad Sandomierzem, jak widzicie sami. A ja odpoczywam, leżę sobie i zobaczymy, co w nocy będzie działo się. Trzeba pilnować tylko wodę, aby nie w nocy nie przybrała, czy coś w tym stylu, tak aby nie uciekać. Zaraz trzeba się ubrać, bo komary będą cięły, ale moskitery mam, więc nie ma problemu. Dzisiaj wziąłem jedną, zobaczcie, oraz zapasowa druga, w razie co, tak aby wszystko i ręce miało. Mamy dwie, ostatnio nie miałem, więc było przerąbane, a teraz mam dwie i tak to wygląda. Więc teraz, drodzy Państwo, pora na zimnego leszka. Zobaczymy, co to daje.
Państwa, ponieważ komary już, a widzę, że Sylwek może pokaż nogi, tu ci zrobię nogi. Ja jak ci nie będę robił, ale tu ci mogę zrobić, proszę cię bardzo. Mówisz, że masz. Kopiórka się... nie robisz? Nie z tych rzeczy. Jak to plecy chcesz, jeszcze. Jeszcze jak chcesz na plecy, proszę cię bardzo. Zobacz, jak jestem ubrany. Piersi. Jak ty. Dobrze. Zobaczyłem Pana Jezusa, nie? Absolutnie. Ale zobaczcie, no. Ja badajeczki. Zobaczcie. Wszystko elegancko. A ja niestety, panowie, jestem miękki. Trudno, ubrałem się cały. Posypek lubi iść ugryziony. Lubię. Nie wiem, co na to żona, ale okej. Lubię, jak mnie coś skubie. Żona, nie chcę, to chociaż komary poskubią. No i drodzy państwo, wasze zdrowie. Tak jest. I zobaczymy, co będzie się działo. Mam nadzieję, że coś może fajnego wpadnie, jak nie w noc, to rano. Więc wędkujemy, jak komary mnie bardzo zaczną gryźć, wtedy dopiero się ubiorę, rozpalimy przeciw komarom taki pyłek, założymy moskiterę, długie spodnie i jakoś przetrwamy ten pierwszy atak. Później będzie spokój do rana, dopóki znów komary nie zaczną gryźć, czyli dwa uderzenia, za chwilę jedno i nad ranem drugie, ale jakoś damy radę. A co złowimy, zobaczycie to w dalszej części mojego filmu, więc zostańcie z nami i zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Więc jeszcze raz, drodzy widzowie, wasze zdrowie, najlepszego. Baja. Dobrze. Więc, drodzy widzowie, Czujemy coś. Pierwsze branie. Czujemy coś. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Drodzy widzowie, zobaczcie. Sum wiślany. Sum. Daj go tutaj, bo ci jeszcze ucieknie. Jak się jara. Daj do beta, do słoika. Do słoika akurat będzie. Takie są najlepsze. A więc... Drodzy widzowie, buźka. No już i wypuszczamy. Nie będzie w słoiku. Za duży. Dobrze, wędkujemy dalej. Rafał mi przyniósł takiego ogryzka, który drugi już. Tak. No taki sum, uśmiech. Sumy są. Jak? W sumie są sumy. Więc do słoika i czekamy na więcej. Tak? Tak jest. Do słoika w sam raz. Tak. Ok, rybę wypuszczamy. Oczywiście. I kucze. Wędkujemy dalej. I jest w pytę. Ja, drodzy widzowie, ma zestaw na suma.
przycisnąłem trochę, ale zobaczcie, spławiczek i żywczyk. I takiego sumika trafiłem na żywca, zobaczcie. Haczyk delikatny. Zobaczcie. Delikatny haczyk. Tak, łowię w Morawicy. I oto taki pan sumek. Poszedł. Myślałem, że już sandacz. Tak przysnąłem. Na taki zestaw ze świetlikiem na spławiczek i na trubkę. Ok, wędkujemy jeszcze przez jakiś czas, nic się nie dzieje. Ok, 5:20, właśnie wschód słońca nad Wisłą w Sandomierzu. I tak mówię, nic nie skubało w nocy. Rafał poszedł spać, ja też przysnęłem. Udało mi się rano złowić na spławik sumika, takie jak wam pokazałem. No i tylko tyle, zero wskazań. No i zobaczymy, co poranek nam przyniesie. Zestawy ściągnę. Jedną wędkę rzucę zaraz, drgającą szczytówkę i zobaczymy, więc zostańcie jeszcze z nami i zobaczymy, co będzie z rana na Sandomierzu. Zobaczcie, u Rafała tak samo. No, wielkie żarcie. Wielkie żarcie. Suma. Suma z nocy. Tak mówię. Może coś tam w nocy ciągnęło, jak spaliśmy, ale rybka jest. I też odpływa. I widzicie, nic poza tym. Wschód słońca. A my przerzucamy. Tylko łby po ubranych rybach słońca, ale przerzucamy, wędkujemy i zobaczymy z rana, połowimy trochę i niedługo będziemy kończyć, tak jak żeby na 12 być w Kielcach po nocnej wędkarskiej przygodzie w tym miejscu. Bierze tak jakieś nieduże te rybki, maluszki, więc zobaczcie sami, co się dzieje, czyli takie, które robią szum. Zobaczcie, to brało pod wieczór, to teraz bierze. Ostatnio jakieś większe trochę te ryby brały z wypadu z tego miejsca Sandomierza na wczoraj i dzisiaj. Takie maleństwa. I chyba już tak zostanie
więc ciężko będzie o jakiś bonusik z tej miejscówki dzisiaj. Słonko nareszcie, bo powiem, że dawno tak nie zmarzłem w nocy. Wiatr prosto w twarz, zimny, i zmarzłem. Powiem wam, drodzy widzowie, że zmarzłem. Okryłem się folią, tą plandeką, ale zmarzłem, więc teraz pora się ogrzać przy słonku, które już będzie chyba świeciło do końca dnia nam konkretnie, więc wędkujemy i zobaczymy. A nóż widelec, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc czekamy na jakąś fajną rybkę z sandomierza. Pomału się pakujemy, jeszcze troszkę i będziemy zawijać je. Ja już wędki zwinąłem, te niepotrzebne, suszę, i pomału będziemy zawijać się na Kielce. Woda cały czas opada, jeszcze jedną wędkę zostawiłem, na końcu ją zwinę nad granicą szczytówkę. I drodzy Państwo, tak to leci. Zobaczcie, jak przyjechaliśmy. Wbiłem znacznik, a teraz woda znów spadła. Zobaczcie, robią się wydmy. I tak to leci. Ostatnio jak byliśmy, lepiej ryba brała, ale była woda potąd. Większa woda była potąd. Tu była taka zatoka. Tu gdzie mam stolik, to te śmieci. Tu gdzie stolik, to Rafał. Te śmieci, co mi tak napływały, nie? Ten szlam. A teraz zrobiła się taka wysepka. Pamiętacie ten film ostatni z Sandomierza kilka dni temu?
i tutaj był, była taka zatoczka, a teraz woda spada, no i tak to leci. Ryba nie na braniu, jakby była duża woda, z metr, półtora do góry przynajmniej, ryba lepiej by reagowała na brania, pobierałaby pokarm, a tak to myślę, że po drugiej stronie ryba się ustawia tam, gdzie przepływają statki wycieczkowe, tam jest woda głębsza, żywsza, nurt szybszy i ryba tam na głębszej wodzie bardziej aktywna przebywa taką porą przy niskim stanie wody, więc dlatego wędkarze z tamtej strony na tyczki, na baty tyczki łowią, na przepływankę w tych mniejszych, głębszych miejscach. No a my wybraliśmy akurat to miejsce, tak, ryby nie są najważniejsze, tak, aby sobie porzucać, powędkować, połowić. Taka odskocznia od codzienności. Dlatego wybraliśmy z powrotem to samo miejsce, czyli Sandomierz, zaczepów nie ma. Fajna miejscówka, tylko widzicie, źle by trafili z aurą pogodą przy opadającej wodzie i dlatego jest jak jest. I co zrobić? Ryby malutkie biorą. Nawet teraz już pora taka przyszła, że nawet te małe przestały brać, ale co rzut, jak widzieliście wcześniej z rana i pod wieczór i cały dzień tamten, co rzut, ale ukleja. Drobny krąpik, leszczyk i nic poza tym. Więc jeszcze wędkujemy i zobaczymy na koniec, czy może jakaś rybka fajna się złowi, ale wątpię. Więc po 8 będziemy zawijać się i jechać na Kielce. Widzicie, jak nie wierzycie. Zobaczcie. Co się dzieje? I to mały sandacz, wiesz? Chodź, zobaczysz. To jest chyba sandacz mały. Zobacz, wziął. No zobacz. No, taki jakby mały sandacz. No, no. Widzisz? To jest sandacz. Zobacz, widzisz, po prążki ma, uh-huh. Malutki sandacz. No to masz sandacza. Mam sandacza, zaliczony. No masz sandacz. Sandacz, tylko jak go teraz uwolnić, żeby go nie uszkodzić. Widzisz, poszedł. Nie za bardzo. No z niego już nic nie będzie. Nie. Ale widzisz, to wziął, to już próbowałem na... Możesz powiedzieć Sylwku, że złowiłeś się sandacza, brawo. I suma nawet. No co, suma, no. Sum, sandacz. To, i to ile leszczy, i uklejek, i wszystko. No chłopie, dzisiaj miałeś ogromne szczęście. No i zobacz, nic do jedzenia. Takie ryby. No jeszcze kilka przerzuceń i jedziemy. Zobaczycie, co złowiłem. Szału nie będzie, drodzy Państwo. O, kajaki płyną. Zobaczcie. Wstał nowy dzień. Sobota. Sandomierzu. Dobra, wyciągnę, wysuszę sobie siatkę. Drodzy Państwo, szału nie ma, ryby brały takie, jakie brały. Tragedia, za mała woda. Za mała woda. No i taki największy leszczyk i nic poza tym. Kilka cert, trąpiki i cały czas ponad stówkę, dobrze ponad 100 tych drobnych, co na filmie Wam pokazałem, na jedną wędkę dygającą szczytówkę z nocy. Ten jeden umie sum, u Rafała chyba ze 3 sumiki, sumy na rosówkę, ale mniejsze od mojego, no i nic poza tym, więc suszymy siatkę i zaraz jedziemy. Woda cały czas spada.
Dobrze. Drodzy Państwo, kończymy. Rafał, co o tym myślisz wszystkim? Myślę, że woda za ciepła, schodzi woda, ryba nie chce brać i tyle. I tyle. No ale... Wypadł dany. Nic dodać, nic ująć. Nic dodać, nic ująć. Więc pakujemy się. Na tym kończymy tą dzisiejszą imprezę. Śmieci pozabieramy. Tak, aby to wszystko ręce i nogi miało. No i więc, drodzy widzowie, tak to leciało, jak gdzieś się na filmie dróg brał i tyle. I dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, za to, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. Nowych widzów proszę o dzwoneczek, subskrybowanie kanału, czy to z lasu, czy to z ryb, będziecie śledzić mnie na bieżąco. Za komentarze ślicznie dziękuję, w wolnej chwili odpiszę, ale pamiętajcie, że wszystkie czytam, daję serducho, lajka, no i dzięki. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. I do następnego. Siema. Dobra. I śmieci nasze pojadą po drodze lub ewentualnie z powrotem do Kielc. Wszystko? Wszystko. Dobra, jedziemy. Dobrze, wyrzucimy. No to narka. 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 Okej. Dobra, jeszcze rzut oka. Czy wszystko zabrane? Ok, Sandomierz, żegnamy. Do następnego razu, ojcze.